Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Neurobon Complex, który wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnej edycji audycji przychodzi, nie, pisze Baba do Zielarza. I pytanie, od którego zwykle zaczynam to spotkanie z Państwem. Rano, gdy wstałem z łóżka, poczułem silny ból w krzyżu promieniujący do nogi i nie mogłem się wyprostować. Czy działanie można leczyć taki postrzał? Można, proszę Państwa, ale sprawa jest nie do końca jasna. Jeżeli to jest tylko ból w okolicy krzyża, czyli dolna część pleców, nazwijmy to w ten sposób, lędźwie i krzyż, to wtedy preparaty ziołowe mogą wystarczyć. Je się wtedy podaje zewnętrznie najczęściej i tutaj dominują takie składniki jak olej komforowy, mentol, ekstrakty z arniki, z żywokostu. Można stosować olejki eteryczne, eukaliptus, goździk, lawenda. Jest tego sporo. To recepturę najczęściej jest używaną przeze mnie, Państwo widzicie, bo to pamiętacie, olejki eteryczne stosuje się nie od razu w całości takie lane na skórę, bo sobie oparzycie skórę. Bardzo trzeba je intensywnie rozcieńczać, używając do tego jakiejś substancji poślizgowej, na przykład może to być, na przykład ja używam jako substancji poślizgowej oleju z pestek winogron. I teraz tego typu działanie zewnętrzne się sprawdza, ale nie zawsze. Bo jeżeli, i tutaj mamy w tym pytaniu taką informację niebezpieczną troszkę, jeżeli ból promieniuje do nogi, to może być to spowodowane tym, że doszło do ucisku dysku międzykręgowego na nerw, na korzeń nerwowy. I wtedy możemy mieć taki właśnie obraz, jak tutaj został przedstawiony. Nie musimy, ale możemy. I w tym przypadku mamy już sytuację troszkę bardziej zaawansowaną. I w tym przypadku zioła mogą sobie z tym nie poradzić. Warto oczywiście skonsultować się z lekarzem, gdy mamy taki problem, jeżeli to nie przejdzie po trzech dniach. I wtedy ja w swojej praktyce najczęściej używam preparatów witaminowych. Witaminy z grupy B się tutaj świetnie sprawdzają. Myoinozytol, kwas alfa-liponowy. To są takie substancje, które bardzo dobrze się sprawdzają w tej sytuacji. Urydyna jeszcze, przypomniała mi się kolejna substancja. Ale nawet one, jeżeli to jest rzeczywista rwa kulszowa wywołana konfliktem, uciskiem korzenia nerwowego przez dysk, czasami one nawet nie pomagają. I wtedy trzeba odwołać się do innych metod terapeutycznych. Do takich jak terapia manualna, którą wykorzystuję jako narzędzie terapeutyczne w swoim gabinecie, akupunktura, bądź też stosowanie leków homeopatycznych. To wymaga wtedy szczegółowego badania, bo ci pacjenci są realnie zagrożeni operacją kręgosłupa. Wysunięcie dysku z uciskiem na nerw, czyli taka rwa kulszowa z tego wynikająca, jest najczęstszą przyczyną operacji kręgosłupa. I wtedy, być może w tej sytuacji tak nie ma. I aby tak nie było, bo potem pan na pewno wtedy bardzo by cierpiał. Ale taka sytuacja ma miejsce i wtedy trzeba odwołać się do innych metod niż fitoterapia. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Neurobon Complex, który wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.